Ja muszę sobie troszeczkę ściszyć, bo żeby było mnie słychać na odcinku. A tylko troszeczkę, bo wiadomo, się zróbmy bać. Sobie ekipę TikTokerów. Nagrywajmy TikToki, żeby się wybić. TikToka nawet nie mam, bo... Ej, co to jest Whistleblower? Nie wiem. To jest nowa gra i nowa gra Whistleblower. Whistleblower to jest gra? No to jest jakby dmuchający... No ale kurwa, no ale to nie chodzi mu o dosłowne. Ale chodzi mi w sensie, że w Outlaście mam nowa gra i nowa gra Whistleblower. Dwie opcje. Dobra, nowa gra. Zaraz ci powiem, zaraz ci powiem. Poziom trudności normalny. Freddy, słyszysz? To jest DLC. Aha, no to ja nie mam. Jak to nie masz? Aha, no chyba, że dostałem. Masz, jak kupiłeś na G2? No nie, na jakiś Enebie czy... No to masz. Bo okay. Tam dostajesz z DLC zawsze jakby. Aha, okej. Okay. Ale kurwy jebane. Treści erotyczne są w tej grze oraz wulgaryzmy. Baw się dobrze. Wcielasz się w postać Marisa Obszora, dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi. No, zajebiście. Będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać, odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Pozostań przy życiu jak najdłużej, nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika, jeśli... Chcesz odkryć koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać, ukrywać się lub zginąć. A jak zginę, to jest kurwa koniec gry? Nie, no nie. Dobra, lecimy, zaczynamy, no. Kurwa, już się boję, ja tylko... Prowadzę samochód. Ty nie chcesz się wyciszyć? W sensie, że wiesz, pod nagrywką. Nie. Nie, bo ja się boję, ja ci mówię, że nie dam rady. Kurwa, to jest straszne. Ta gra jak na tamten rok naprawdę super wygląda. No, poza fizyką samochodu, no ale chuj. Dobra. 17 stycznia 2013, milesupshiro.com, temat nielegalna działalność w ośrodku badawczym Murkow. Nie znasz mnie, nie będę wijał w bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow w Mount Massive. Właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy. Nie mieści mi się to w głowie, nie mogę wierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że snu nasz ma daleko. Co? Terapii za pomocą snu. Aha. Coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Okej. Okay. Czyli on jeszcze nie wie, że idzie na totalny pierdolnik tam. Na razie myślę, że tylko jest trochę przesada. Pierwsza minuta nagrania. Siemano, siemano ziomeczki. Dzisiaj nagrywamy vloga z psychiatrycznego ośrodka Mount Massive. To jest mój Land Rover, skurwysynu, bo się dorobiłem na was. I wysiadamy. Już kamerę wyłączył, to chuj. Nie nagrało się połowa tego, co mówiłem. O, już się drzwi za mną zamykają, zajebiście. To najbardziej lubię w horrorach. Okej, prawym włączam kamerę. Hasło, tak? O, kółę mogę wychylać, to jest bardzo przydatne. Mam jakieś, nie wiem, latarka pod F? A nie, nie mam latarki, ja po prostu tą kamerą mam termowizję, nie? O, mogę patrzeć pod siebie jak chodzę, wow! 2013, niesamowite, ta gra jest naprawdę mega rozbudowana. Mogę coś przeczytać, jakieś papiery tutaj, nie? Żadnych tutaj nie ma easter eggów, znajdziek? Dobra, muszę iść, kurwa, nie chcę tam iść.
Fajny jest w ogóle Friendly to DLC, pograj sobie w to. Ogarnąłem sobie, jak to wygląda fajnie. Ja nie wiem, czy ja tą grę przejdę, kurwa, bo pewnie... Co? Nie przejdziesz? 5 minut nagrania jest, a ja jeszcze nie wszedłem do środka. Aby szybko otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszki. Aby powoli otworzyć drzwi, przytrzymaj lewy przycisk myszy. Aha. Kurde, szkoda, że jeszcze hajs na Steamie. O, Friendly zwrócili hajs na Steamie! Tak? No. No, a co? Jest czwarta, jak gram w Outlasta teraz. Trzecia, 43. Trochę mi laguje, kurwa, w tej grze, czekaj. Czy to jest taki blur mocny po prostu? Chyba taki blur jest. Tak, taki jest blur. No ja za pół godziny będę mógł w to grać, nie? No mi się pobierać. Dobra, idę środkiem, wyjebane. Kurwa, to jakieś jeepy są wojskowe, rozjebane. Co ty pierdolisz mnie? Nie chcesz w doku grać w horror? No i dobrze. Ty, w sumie nie takie złe mam to pobieranie, powiem szczerze. Pokazuje mi nagle, że za 8 minut będę już to miał, także wow. Kurwa, zamknięte. 7,5 MB na sekundę. Kurwa, kiedy tak miałem? To jest brama, a tu co? Chuj wie co jest. Kurwa, tu wszystko się rozpierdala. Jakieś są te huki jebane. O, oczywiście, że muszę przejść przez jakimś rozwalonym ogrodzeniem. No, zapisywanie, czyli zaraz mi coś tutaj będzie już napierdalać, dopiero co się gra zaczęła. Kurwa, nie chcę wchodzić przez te drzwi. Ta lampa to znaczy, że to jest niebezpieczne, ty tam nadrabiamy, jebane. Gry kamera jest włączona, możesz przywidzieć i oddalać obraz za pomocą... Szkoda, tak? Ty w ogóle wiesz, co możesz Friendly zrobić? Możesz sobie na OBS-ie ustawić, żeby Discorda nie było słychać. To będzie lepszy filmik pod nagranie. Tak? No bo wiesz, to będzie horror, w którym ja pierdolę, no. Słuchaj. Jak ktoś będzie oglądał teraz Outlasta, to nie po to, żeby dowiedzieć się, jak ta gra wygląda. Tylko zobaczyć, jak się zesram. Ja pierdolę. Ale fantastyczna muzyka, naprawdę. Ktoś naprawdę się napracował no, na montażu. Outlast ma dobre soundtracki, no. Kurwa jebana mać. On czy tam był jakiś samouczek, nie zauważyłem. Mogę jeszcze raz? Tu jest okno wyjebane, tak? Bo ktoś po prostu wypadł przez okno. Zajebiście. Tu tutaj wchodzisz, kurwa, od razu, debilu? Jak się włącza tryb ten? W noktowizor, noktowizor. F. Pierdolę. Kurwa, wiem, co się stanie. Oglądałem to kiedyś u Reziego. Kurwa. Tak gówno widać w tej kamerze z noktowizorem, kurwa. Kurwa, telewizor jakiś tu jest pieprzony. Ja jebie.
15 minut już. No krew, no tak. Standardzik, kurwa, krew napierdala wszędzie. Kurwa, trzasnąłem drzwiami przez przypadek. Okej, baterie podniosą, to się przyda. Ja pierdolę, kurwa. Ale to jest w chuj dźwięków. Nic tu nie ma. Jak tam nurkować w GTA? Chyba kontrol? Wskażę mu shift. Shift. Dobra, czytamy. Szereg badawczy Murkow, Mount Massive, numer przypadku 164. Billy. Wiek pacjenta 19 lat, o kurwa, to mój wiek. Doktor Kirk Houston. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Nie, na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego, koncentracja etapu 4 katarpii hormonalnej, diagnostyty. Spiramy. Pierdolę, czemu dodaję taki dźwięk do zmienienia z kartki, kurwa, jak czytam coś? Ja się na tym zesram, a ja co dopiero jak coś mi wyskoczy. Branos. O, mogę tak sobie wejść. Fajne w sumie. Zamknął tutaj drzwi. Muszę zapauzować, bo nie wytrzymam, kurwa. Dobra, gramy dalej. Trzeba zobaczyć najpierw tą łazienkę. Zamknięte. Mogę przejść przez to? Też zamknięte. Kurwa, no nie mów mi, że muszę to włazić. Dobra, jebać to. Kurwa, widziałem tam coś. Okej.
zabarykadowane to jest. Nie wiem, czy ja chcę to robić. W sumie wszedłbym tak na YOLO całą tą grę. Ale boję się troszeczkę chyba. O kurwa! Kurwa! Boże święty. Ja pierdolę moje serce. O Boże. Mam grę zapauzowaną przez to, że nie wiem co to jest. Byłem głośny? No. Ja pierdolę. Ale mi się podobało. Dobra. Ja pierdolę, aż kolana mnie normalnie świerzbią, nie? Szkoda, że nie mam kamerki włączonej, chciałem zobaczyć swoją reakcję. Czemu on tak, kurde, teraz mi tutaj ten... Nie, to ja w to nie mogę grać o 4 w nocy. Nie dam rady. Ja wiem, że tutaj będzie jeszcze jeden jumpscare dalej, ja już pamiętam to, co tam się działo potem. Czemu jest ta muzyka, no? Dobra, wyciszam to. O, tu jest kolejne ciało. Bez głowy. Dobra, pauzuję znowu. Pauzuję, bo ja nie wytrzymam. Ty normalnie ta moja postać tak dyszy, że ja po prostu się zaraz zesram od samego tego. Co mówisz, doku? Idziesz spać? No, to siema. Postaram się. Dobra, no żeby ten odcinek chociaż miał 20 parę minut, to jeszcze trochę pochodzę tam. No, pamiętam challenge. 4:20 idę kopać piłkę. Siema. Co? Możesz tutaj siedzieć ze mną tylko? Bo się boję. Bo teraz w tym momencie moja postać zobaczyła trupa i tak dyszy, że ja po prostu boję się samego tego dyszenia, a wiem, że tutaj będzie coś jeszcze na pewno. Bo to jest niemożliwe, żeby ta muzyka była taka głośna i że teraz nic się nie będzie działo. Także... Dobra, wiem, że coś będzie, po prostu idę tam. Tutaj wszyscy wiszą, dobra. O kurwa, on żyje. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Boże święty. And who are you then? Co to jest? Ja pierdolę. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Uh,
Dobra. Pomieszczenie ochrony muszę się dostać, tak? Dobra, zobaczymy co to jest jeszcze. Murko z siedzibą zasad danych. Mam chwilę, można powiedzieć, chyba spokoju, tutaj raczej nic mnie nie będzie napadać. Dobra, chyba to wystarczy na pierwszy odcinek, bo dużo się tutaj działo. Proclaim the gospel.